Witam dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj będą sukienki. Sukienki różnej wielkości, różnej długości, różne. Dzianinowe, eleganckie. Tak to nie jest wszystko, bo jeszcze trochę jest tych sukienek, nawet sporo. Zobaczycie sami. Fajny dzień dzisiaj, słoneczny. Bardzo mi się podoba dzionek, chociaż taki jeszcze chłodny, marcowy. Ale już niedługo będzie bardzo ciepło. No jak każdej kobiecie to przystoi, pasowałoby założyć sukienkę. Czy to będzie jakaś oficjalna okazja, czy to będzie normalny, zwykły dzień, czy do biura, czy do pracy, czy, no nie wiem, później przyjdą upały, to też trzeba będzie przerzucić sukienkę. No niektórzy lubią spodenki, niektórzy lubią getry, niektórzy lubią jakieś spódniczki, dwuczęściowe rzeczy, ale sukienki to jednak, to jest ozdoba kobiety i każda kobieta powinna mieć przynajmniej te parę sukienek w szafie. Więc jeżeli chcecie, to Wam pokażę tutaj dzisiaj takie różne sukienki. Niektóre są moje, niektóre są z rodziny, niektóre są kupione, założone raz. Także no po prostu różnie to bywa, ale sukienka, najgorzej to się ubrać na wesele, sama wiem po sobie. Bo tak, pasowałoby mieć ze trzy sukienki na początek, na przebranie i na poprawiny, tak. No nie zawsze można, niektórzy mają tylko dwie sukienki, czasem idzie się w żakiecie. No, zawsze wybór sukienki jest najtrudniejszy z tego powodu, że trzeba ją przymierzyć, dopasować do figury, zobaczyć jak leży, spojrzeć się w lustro. No, trudne to jest dla każdej kobiety. Chociaż my kobiety lubimy zakupy z reguły, więc jeżeli mamy czas, to wtedy ok. Ale jak nie mamy czasu i musimy to szybko zrobić, to kupujemy w internecie. Potem się okazuje, że ta sukienka nie pasuje. Co tu robić? Krawcowa, agrafka? Nie wiadomo. No ale zawsze jakieś takie rzeczy można zrobić inaczej. Można po prostu w jakiś sposób udać się do tego sklepu i jednak przymierzyć. No, to by było najlepsze wyjście i najrozsądniejsze. Ale tak jak mówię, w dzisiejszym czasie mamy coraz mniej czasu na wszystko. Ja sama wiem po sobie. Wstaję rano po 6, jak już do 7 pośpię, to już jest oj, za bardzo, za daleko. I już mam wszystko opóźnione, już się spieszę, ale z drugiej strony trzeba umieć ten czas jakoś zagospodarować, bo musimy i pranie zrobić, i ugotować, i posprzątać, i coś tam zrobić. Najlepiej po trochu, małymi kroczkami, wtedy jest prościej. Ale to nie zawsze wychodzi. No niestety. Ale nie przejmujmy się tym. Idzie wiosna, będzie coraz cieplej, będzie coraz fajniej, więc czym tu się przejmować? Cieszyć się tą wiosną, cieszyć się życiem, po prostu. Nie bójmy się tego, nie bójmy się tego. Przyciągajmy do siebie jakieś fajne rzeczy, kupmy sobie jakąś fajną rzecz. Idźmy do fryzjera, ja też się właśnie wybieram, bo już mam takie dosyć duże odrosty. Ale jak umyję głowę, to jeszcze nie jest źle. Więc do kosmetyczki się wybrać, troszeczkę się odświeżyć, jak to się mówi na wiosnę, odświeżyć swoją szafę też. Bo po co trzymać rzeczy, które rok nie chodzę, 2 lata nie chodzę, a może schudnę, a może nie schudnę, a może przytyję, może zostawię, bo jeszcze może to założę. A później się okazuje, nie, to mi nie pasuje. I jest pełna szafa ubrań i nie ma się w co ubrać. Prawda? Także dzisiaj zaprezentuję sukieneczki. Różne. Ja najczęściej to kupuję dzianinowe, bo dzianinowe są najlepsze. W dzianinowych się dobrze czuję. Nie muszę ich prasować, jak zwykle, z tym moim prasowaniem. Poza tym to jeszcze lubię coś takiego, co jest złoże gdzieś tam. I ja to biorę, zakładam i jest fajne. A jak jest sukienka, no to musi wisieć jakaś taka... Chociaż len na przykład, len jest świetny na upały i no, trzeba go jednak wyprasować. Bawełna jest najlepsza. Ale poliester, jakiś cieniutki, jakiś dodatek ma wiskozy, jakiś taki, czasami są mieszaniny z bawełną, to też jest fajne.
Także zapraszam do oglądania. Tutaj zaprezentuję dzisiaj takie sukieneczki różne. Tutaj pierwsza z brzegu. To jest dzianinowa sukieneczka. Taka 3/4 rękawek. Tutaj jest taki piękny kwiat. Taka skromniejsza, normalna. Może być do biura, ale można i na imprezę iść. To nikomu nie przeszkadza. Długość to jest taka w kolanko albo przed kolanko, jak się to... To jest dzianinka, ona nie ma żadnych zamków, po prostu zakładam i jestem ubrana. Także fajna sukienka. Druga sukienka to jest to samo, ona ma zamek z tyłu, od razu pokażę, tutaj ma zameczek z tyłu, ale tak jak ja ją kupiłam z drugą taką szafirową, dwie od razu wzięłam, bo mi się bardzo podobały, to jest taki fason zwężany do dołu i tu jest taki na brzuszek, na ukrycie. Fajne tutaj cięcia są. Tu są kieszoneczki. Tu jest takie fajne cięcie na biuście. Zaszewki piersiowe. Rękaw 3/4. I do tego ja ją zakładałam bez odsuwania zamka, bo ona się naciąga. O, co widać tutaj. Naciąga się. Bardzo fajny kolorek. To jest taki, taka mięta. No nawet tu nieźle widać. Tutaj mamy sukienkę szafirową, taka sama jak miętowa wcześniej, tylko że też ma zamek z tyłu. Tutaj ma takie bardziej mieniące się srebrne, to jest tak jak ja to mówię, na to skóra węża, taki wzorek, ale on się błyszczy troszeczkę, jak to widać. Także nie jest taka jednolita, ale bardzo fajna dzianinka, taka grubsza. Bardzo fajne. Szafirki ogólnie lubię, turkusy lubię, tak jak widać. Bardzo ładna sukieneczka. Tu jest taka, ja już jej nie założę niestety. To jest sukienka z H&M-u. To jest kremowa, bo może w tym świetle to wygląda jak biała. No i to jest niestety rozmiar jak mały. Bardzo malutki. Ale fajna jest na takiej potrzebeczce. Tutaj dzianinowej. To w ogóle jest dzianinka, bez żadnych zamków, tu jest fajnie zakładana. Jak będziecie oglądać na Vinted, to tam na Vinted jest więcej pokazane. I w ogóle jest sukieneczka na manekinie i na wieszaku, także można sobie obejrzeć. Muszę troszkę podnieść tutaj ten, bo mi się wydaje, że tu jest trochę za nisko. O, dobra. Tu mamy sukieneczkę. Taką fajną Modeline firma. Ona była kupiona w Nadarzynie. Tu jest taka siateczka z taką gipiurą naszytą. Rękawki są rewelacja, bo to są takie rękawki. I z siateczką, i z taką falbaneczką ze skosu. Takie fajne coś. Taka na imprezę, to jest na komunię może być na przykład. Może być na jakąś oficjalną imprezkę. No, piękna sukienka. No niestety, może raz ją założyłam. Tylko. Ta jest rewelacja. Tutaj wiele pań chciało ją kupić, bardzo obniżając cenę, ale to jest sukienka naprawdę śliczna. To jest sukienka z Bonprix. Dzianinka to jest z wiskozą. Tutaj fajnie jest zakładana. Tu jest też taki zakładany w spódnicy dolnej. To jest odcinany przód. Tył też. Fajna sukieneczka, taka elegancka. Może być na imprezę, może być do pracy. Tutaj jest taka letnia. Też zakładana. Ja ją tu zaszyłam, bo niestety była bardzo, ten dekolt się za bardzo otwierał. Ale tak to ogólnie tutaj jest marszczona od pasa. Taka trochę w stylu ludowym, ale bardzo fajna. Mi się bardzo podoba. Ale też jakoś tak na mojej figurze, kolory moje, ale niestety na mojej figurze to się nie układa. I tak się czuję bardzo w niej jakoś dziwnie. Nie wiem, może komuś przypasuje. Ja jestem jakoś tak... Ona bardzo fajnie podoba mi się, ale nie na mnie. Oj, tą sukienkę pamiętam, to takie trochę jesienne barwy. Tutaj jest taki dekolt woda, jak widać. Tu jest marszczone na bokach, także to fajnie się układa. To
To jest taka sukienka, może być do długich kozaczków, bo jest krótka, rękaw 3/4. To jest bawełnka z dodatkiem, lajkry, także fajna. To jest firmy Kaskada. No, nie wiem, czy jest jeszcze ta firma, ale bardzo fajna sukienka. A tutaj to mamy typowy jeans, jeansowa sukieneczka. Bardzo ją lubiłam, można ją użyć jako narzutki, można jako sukienkę do getrów, można latem jako sukienkę normalną. Tutaj są szlóweczki, coś do tego było, jakiś pasek, ale niestety nie mam. To można sobie dowolny pasek założyć, jakiś cieniutki. To może być nawet coś innego zupełnie, nie paskowatego. Albo ewentualnie taka rozpinana, kieszonki z przodu, półokrągły dół. Fajna, z tyłu gładka, z kołnierzykiem, bardzo fajna. Tutaj mamy taką sukieneczkę, długaśną bardzo, ona jest długości, żebym mi się nie pomyliła, to dosyć długa jest. Taka fajna letnia sukieneczka. Ta jest jeszcze dłuższa. Moje kolory, ale niestety sukienka maxi do dołu. Nie widać tego. Bardzo długa. Fajna. Duży dekolt. Ja to bym powiedziała, że to jest bardziej koszula nocna. Ale jeżeli ktoś chce, to może latem wyjść w tym. Można to tak sobie zrobić. To jest ładna sukieneczka z metką, jeszcze nawet nieraz nie założona. To jest taka bardzo miła w dotyku dzianinka. To jest taka panterka, tu ma taki jakiś taki dekolt, tu ma taki, o, tu jest taki, że to jest taka wstawka jest. Tutaj się układa jak taki luźny golf, krótki rękaw. Tu ma zaszyweczki z tyłu, taka prosta, fajna sukieneczka, może być na lato, ciekawa dosyć. Wszystkie te sukienki znajdziecie na Vinted, Allegro lokalnie. Ja tam stawiam swoje rzeczy i te rzeczy pokazuję. Tutaj ta sukieneczka jest z Kaskady, to jest taka cieniowana, tutaj jest do dołu. Bardzo miły do dotyku materiał, taki aksamitny wręcz. Tu jest na dekoldzie takie przełożenie, fajne. Ona na lato jest świetna. Poszerzona sukieneczka też może być na imprezę do jakiegoś żakietu szarego, jasno-szarego na przykład założyć, bo czarny to tak nie będzie pasował, ale albo jakiś kremowy żakiecik i wtedy taką sukieneczkę sobie założyć. Może być też na komunię, tylko tak jak mówię, do żakietu, bo tutaj jest wydekoldowana dosyć poważnie. A tutaj to jest taka letnia, też może być na imprezę, wtedy żakiecik jakiś jasny fiolecik, albo jakiś taki turkusowy, albo żółty, tutaj taki limonkowy, bo tu też może być i też można gdzieś tam iść w tym, fajne to jest. No a teraz mam jeszcze takie sukienki bardzo małe. To jest czarna sukieneczka z rezerw, taka, tutaj jest taka ala bombka, bo tu jest podszewka doszyta dołem do wierzchu i tutaj są gumeczki z tyłu, tu są gumeczki z tyłu, tu są takie zrobione z siateczki, takie ozdobne na piersi, tu są cekinki i tutaj jest gumka w pasie, więc ona się fajnie tutaj rozciąga, o. Mały rozmiar, chyba 34, to jest nawet, nie wiem, tak, 34, to jest bardzo malutkie. Na taką szczupłą dziewczynę, młodą. Ok. Tutaj mamy taką sukieneczkę, jak widać, też malutka. Też malutka. Tutaj ma w środku taką podszewkę krótszą, ona jest dłuższa, ale podszewka jest tu krótsza. Ona jest taka przed kolanko, ta podszewka,
Także ona fajnie prześwituje, jak widać. Tu ma taki karczek z takiej koronki rozciągliwej. Tam jest już, nie trzeba biustonosza zakładać, bo już jest tak jakby biustonosz wbudowany. Tu ma paseczek, bo tu ma takie fajne na pasek właśnie szlufki. Z tyłu jest gumka i z tyłu jest przeźroczysta, czyli ma koronkę tylko, bez żadnych tych. Także to jest taka malutka, malutki też rozmiar, 34 albo 6. Co my tu jeszcze mamy? No i tutaj mamy przepiękną suknię. Nie wiem, jak tam kolorystycznie tutaj wychodzi, widzę różowa. Ona jest taki brudny róż. Tu są gumeczki. Tu jest gipiórka na dekoldzie, nie trzeba do tego biustonosza. Tu są piękne rękawki z taką też gipiórką. Przybliżę może tak, żeby było widać. To jest Flower Bechamps Paris. To jest z takiej znanej firmy sukienkowej, z takich eleganckich sukienek. Widzę, że trochę tych sukienek jest tego typu na Vinted. Widzę, oglądałam, niektóre bardzo ładne. Też tak samo. To jest rozmiar L, czyli taki, jeśli z tej firmy, to podejrzewam, że to będzie gdzieś takie 36, może 8 wejdzie. To jest taka sukieneczka z tiulem tutaj, fajnym usztywnianym. Tu ma kilka warstw tego tiulu i tam jest podszeweczka pod spodem. Także jest tych warstw, także ona nie jest taka, jest taka dosyć szeroka na dole. Co tu jeszcze? No, taka ładna sukieneczka. No cóż, no chyba tyle już na dzisiaj. Wszystko obejrzeliśmy. Ja się staram, żeby te wszystkie rzeczy dbać o nie, żeby wisiały, bo jak się złoży, no to niestety trzeba wyprasować. Do zdjęć staram się jednak przeprasować, żeby były ładnie wyglądały, bo czasami jak są złożone, to jednak się mną. Także nie wiem, czy coś jeszcze chcecie wiedzieć. Jeżeli chcecie coś wiedzieć, to przecież zawsze możecie w komentarzu napisać, możecie do mnie napisać na Vinted, zapytać o jakąś rzecz. Wymiary staram się podawać, więc tam wszystko piszę, rodzaj materiału, czasem coś mi się tam zdarzy pominąć, więc zawsze można dopytać. No co jeszcze? Poza tym myślę, że na dzisiaj wystarczy. Fajnie, miło spędziłam czas z Wami, pokazując Wam moją szafę, moje rzeczy, które po prostu mi zalegają. No nie wiem, no jak chcecie coś zobaczyć innego następnym razem, to piszcie, a jeżeli nie, to ja sama coś wybiorę, bo zawsze się coś tam zdarzy, że mam komplety typu spódnica z bluzką, mam też typu sukienka z narzutką, bluzka z narzutką, takie różne rzeczy tam mam. I naprawdę różne rozmiary. Z reguły większe są rozmiary, 48 do 50, 46, 48, 50, ale mam też, tak jak tutaj pokazałam, sukienki też mam takie mniejsze. No i co tam poza tym jeszcze? No chyba tyle na dzisiaj. Także miło mi było pogadać do Was dzisiaj. Zapraszam na więcej moich filmów. Subskrybujcie mój kanał. Oglądajcie moje rzeczy na Vinted, na Allegro lokalnie. Zapraszam na zakupy. I chyba to wszystko na dzisiaj będzie. Wszystkiego dobrego życzę. Cieszmy się z życia i cieszmy się z wiosny. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.